Tego razu było to dawno. Wyjąc po świecie, dotarłem do małego miasteczka. Była piękna noc. Gwiazdy świeciły jak diamenty. Było pięknie jak na obrazku. Na wąskich, krętych uliczkach nie było żywej duszy. Jedyną oznaką życia było oświetlone okno pracowni starego Geppetto. Wiecie, co zrobiłem? Skoczyłem i zajrzałem do środka. Świerszcz, jak wiecie, musi być bardzo ostrożny. Stałem tam, grzejąc siebie. Gdy do pokoju wszedł stary Geppetto, wnosząc ogromny kawałek drewna. Wystrugam sobie pajaca, ale takiego cudownego, który by miał tańczyć i robić karkołomne skoki. Z tym pajacem powędruję po świecie. Może zarobię na kawałek chleba. Myślę, że mi się nawet udał. Mam dla ciebie świetne imię. Pinokio. A teraz nauczę cię chodzić. Tę wdzięczną kukiełkę. Nie będę już taki samotny. Choć muszę przyznać, że największym moim marzeniem jest mieć synka. Prawdziwego chłopca, który by mnie kochał, a ja kochałbym jego. Uff, umęczyłem się i zrobiło się tak późno. Dobranoc, drewniana laleczko.
płynie błękitnej wróżki. Ja się ruszam. Ojej, umiem mówić. Umiem chodzić. Tak, Pinokio, tchnęłam w ciebie życie. Ale dlaczego? Bo w tej nocy Geppetto marzy, abyś był jego prawdziwym synkiem. To znaczy, że jestem teraz prawdziwym chłopcem? Jeszcze nie, Pinokio. To, czy marzenie Geppetta spełni się, zależy już tylko od ciebie. Ode mnie? Jeżeli będziesz dzielny, prawdomówny i pomocny, to pewnego dnia zostaniesz prawdziwym chłopcem. Wiem, musisz się nauczyć odróżniać dobro od zła. Dobro? Zło? Ale skąd będę wiedział? Moje sumienie ci powie. A co to jest sumienie? Co to jest sumienie? Zaraz ci powiem. Sumienie to cichy, nieśmiały głos, którego ludzie nie chcą słuchać. To ty jesteś moim sumieniem? Kto? Ja? A czy chciałbyś być sumieniem Pinokia? No dobrze. Uklęknij, panie świerszczu. Mianuję cię sumieniem Pinokia, wielkim lordem, strażnikiem złego i dobrego, jego doradcą i najwierniejszym przyjacielem. Świetnie! Doskonale! Pamiętaj, Pinokio, musisz być dobrym chłopcem, żyć w zgodzie ze swoim sumieniem. Jeśli kiedyś będziesz mnie potrzebował, to zaklicz. O tak. O tak? Nie, nie. Spróbuj jeszcze raz. O tak? Nie, synku. Uważaj dobrze. Właśnie. Zaśpiewaj razem. Wjeżdża się wesoło, wjeżdża się wesoło, ale także wtedy, gdy... Wjeżdża się wesoło, wjeżdża się wesoło. Tobie, bracie mój, dobrze radzę też. Przykład ze mnie dziś wiesz. To też pierścień. Ustaw tylko, lecz mów powietrza. Pinokio, ty mówisz? Tak, i mogę się nawet ruszać, zobacz. Nie, nie, to niemożliwe, chyba śnie. Nie, przyszła błękitna wróżka i podarowała mi sumienie i powiedziała, że pewnego dnia zostanę prawdziwym chłopcem. Błękitna wróżka, prawdziwym chłopcem. Moje najgorętsze marzenie spełnia się. Pinokio, skoro masz być prawdziwym chłopcem, to musisz iść do szkoły. No tak, ale żeby iść do szkoły, to muszę mieć jakieś ubranie i elementarz. Masz słuszność, ale skąd to wszystko wziąć? Nic prostszego. Idzie się do sklepów i kupuje. Ale ja nie mam pieniędzy. Ja też nie. Trudno. Sprzedam swój jedyny kaftan. Czekaj, mam tu coś jeszcze. Masz tu 3 dukaty na elementarz. Tylko nie zgub ich, bo to ostatnie pieniądze. I pamiętaj, idź prosto do szkoły i nie rozmawiaj z nieznajomymi. Pójdę do szkoły i od razu nauczę się czytać, pisać
rachować. Potem zrobię moc krosiwa i kupię tacie piękny wełniany kaftan. Co tam wełniany? To za mało! Chcę, żeby był ze srebra, ze złota i z brylantowymi guzikami. Ten biedny człowiek naprawdę na to zasługuje. Jeden już mamy. Chodźmy poszukać drugiego. O! To ogniojad! Jest w mieście razem ze swoim cyrkiem. Może uda nam się zrobić jakiś interes z tym starym głupcem. Czy ty widziałaś to, co ja? Żywa kukiełka! Bez sznurków. Porusza się całkiem sama. A gdyby ją sprzedać ogniojadowi do cyrku? Ale bylibyśmy bogaci. Przygotuj się. Co robisz? Nie tak ordynarnie. Pozwól, że ja to załatwię. Ajajajajaj! Kłodki przeniesiemy pana pierwszy. Jeszcze troszkę. Nie jest! Przepraszam, śpieszę się. Idę tą drogą do szkoły. A nie słyszałeś może o drodze do sławy? Mamy na myśli ty, mój chłopcze. Oklaski. Światła. Laury. Laury? Kra! 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 Nie słuchaj ich, Pinokio. To nikczemnicy. A ty szczerze zarazą. Kra! Tak. Z taką śliczną dykcją. Z taką aparycją. To będziesz sławy i będziesz bogaty. Bogaty? O tak. Bardzo bogaty. Wtedy mógłbym pomóc mojemu biednemu ojcu! Nie traćmy czasu! Chodźmy do cyrku! A wy gdzie? Pinokio, trzeba iść do szkoły! Idę do cyrku! Będę sławny i bogaty! O nie, nie, kochany! Pamiętasz, co ci mówiłem o pokusach? To właśnie one! Nie, to są moi przyjaciele! Pinokio, bogactwo zdobywa się ciężką, uczciwą pracą! A kto myśli inaczej, prędzej czy później gorzko tego pożałuję. Tato, idę z nimi. Chodźcie. Co on najlepszego wyprawia? Pinokio!
Yeah.
a ja głośno śmieję się, niech mi nawet sprawi los, że zdupię sobie nos. Na szturku nic nie trzyma cię, więc jeśli trochę lubisz mnie, pojedź ze mną, miły dół na piękne chwile zy. Będę zaraz, o la la, żeby móc swobodnie tam za tobą lecieć w świat. Wydaje mi się, że zrobiony jest z dobrze wysuszonego drewna i wrzucony do ognia buchnie wspaniałym płomieniem, na którym przyrządzę sobie kolację. Tatusiu mój, nie chcę umierać! Na zdrowie! Dobrze jest, bratku. Dyrektor kichnął, a to jest znak, że się lituje nad tobą, więc jesteś już ocalony. Nie! Na pewno mnie spali! Przestań już beczeć! Czyste twoje lamenty! Czuję kurczę w żołądku, że o mało! Na zdrowie! Dziękuję. Czy twój ojciec i matka żyją jeszcze? Tata żyje, ale mamy wcale nie znałem. Wyobrażam sobie, jakby się zmartwił twój stary ojciec, gdybym cię wrzucił do pieca. To dziwne. Inni ludzie, litując się nad kimś, płaczą albo udają. A ogniak, ilekroć jest naprawdę wzruszony, zawsze kicha. Tak, to dziwny sposób na okazanie dobroci serca. Na zdrowie! Dziękuję. Zresztą to mi poważę na zdrowie! Nie mam już drewna, żeby upiec tego barana. A muszę przyznać, ty bardzo byś mi się przydał. Zamiast ciebie spalę innego pajaca! Dawaj mi tu Arlekina! Do ognia z nim! Litości, panie ogniejadzie! Litości, ekscelencjo! No więc czego chcesz ode mnie? Proszę o łaskę dla biednego Arlekina! Tu nie ma mowy o żadnej łasce! Skoro oszczędziłem ciebie, to on musi pójść na ogień. W takim razie wrzućcie mnie do ognia! O! Dzielny z ciebie chłopiec! On za miękkie serce. A więc... jestem ułaskawiony? Ach, jesteś ułaskawiony. Trudno. Dziś wieczorem będę musiał zadowolić się na pół surowym baranem. Ach, dajcie mi już spokój. Poruszami dla uciech malutki, tak tańczymy i...
Twoi źli towarzysze będą chcieli cię odciągnąć od nauki. Kra! A może sprowadzą na ciebie wielkie nieszczęście? Nie ma obawy! Ja już mam swój rozum. A ty się zrobisz! Wielka nowina! Jak to się
stało? Nie wiem. Mosu, nie to na postąd ukazał się Arlaki. Tak, ogromny jak kuzo. Nie idziemy do szkoły. Idziemy właśnie na wybrzeże, żeby go zobaczyć. Idziesz z nami? Nie. Ja idę do szkoły. Do szkoły idzie. Patrzcie go, na jakie mnie zasykują. Łeka do szkoła! Jutro pójdziemy do szkoły. Jedna lekcja mniej czy więcej, to i tak nie ma znaczenia. I tak zostaniemy takimi samymi wielkimi osłami. Żebyś raz puścił kartem szkołę i poszedł z nami. Musisz obrzydzić sobie lekcji nauczycieli, bo to są nasi wrogowie. Kto by się chciał uczyć? Na pewno to nie ja! Wolę się uczyć tu i tam. Ty się nie uczy, uciekaj z nami. A gdybyś nadal chciał się uczyć? Co? Wtedy nie spojrzymy już na ciebie i zapłacisz nam za to. Dawajcie, chłopaki, spuścimy łapkę! Co tu się wydarzy? Spuśćcie go natychmiast! No, co tutaj robisz? Czekam, aż wybije północ. To wyjeżdżam. A dokąd jedziesz? Do pewnej krainy, która jest najpiękniejszą krainą na tym świecie. Istnym rajem dla próżniaków. O, to dla nas! To i my z tobą jedziemy! Weźmiesz nas ze sobą? Pewnie! Przyda mi się wesoła kompania! A jak się nazywa ten kraj? Kraina zabawy. A może i ty pójdziesz ze mną? Pinokio! Ja nie mogę. To źle, mój Pinokio. Jeśli z nami nie pojedziesz, będziesz żałował. Wierzaj mi. Gdzie znajdziesz kraj bardziej odpowiedni dla takich chłopców jak ty? Tam nie ma szkół. Tam nie ma nauczycieli. Tam nie ma książek. W tym kraju nikt nie musi się uczyć. Czwartki nie ma szkoły. A cały tydzień składa się z 6 czwartków i jednej niedzieli. Wyobraź sobie, że wakacje zaczynają się tam 1 stycznia, a kończą ostatniego grudnia. To mi się naprawdę podoba. A co się robi przez cały dzień w tej krainie zabawy? Wszyscy się bawią. Od rana do wieczora. Nie bądź pajac. Dawaj z nami. Pinokio, trzeba iść do szkoły. No dalej, maszeruj. No tak. Przepraszam, nie mogę z tobą jechać, Knot. Żegnaj. Knot? Ale czy naprawdę jesteś pewny, że w owym kraju wszystkie tygodnie składają się z 6 czwartków i jednej niedzieli? Najpewniejszy! Jedź z nami, a zobaczysz, jak będziemy się razem świetnie bawili. A jeżeli pojedziesz z nimi, to co powie dobra wróżka? Co się będziesz martwił na zapas? Biada chłopcom, którzy buntują się przeciwko rodzicom i z kaprysów porzucają dom ojcowski. Nigdy im nie będzie dobrze i prędzej czy później gorzko tego pożałują. Gadaj zdrów, mój świerszu! Nie mam najmniejszej ochoty do nauki! Jadę z Knotem! Głuptasie, nie wiesz, że postępując w ten sposób stajesz się wielkim, ślicznym osłem. Bądź cicho, znów rozbity świerszczu! Kra! 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 Biedny Pinokio, żal mi ciebie. Dlaczego ci żal? Dlatego, że jesteś pajacem i co gorsza, masz drewnianą, zakutą pałę! Biedny głupiec. Zrobił, co chciał. Ale pożałuję tego. Chłopcy, którzy przestają się uczyć, muszą źle skończyć. Ach, ten Pinokio znów nie dotrzymał danego słowa. Spotka go za to przykra niespodzianka. Przyjdzie dzień, kiedy będzie gorzko płakał. Zapomniał nawet o swym ojcu, a Geppetto szuka go po całym świecie. Zostało nam z tych lat.
Zdarzyła się straszna tragedia. Biedny Geppetto został zjedzony przez ogromną rybę. To wszystko moja wina. Muszę ratować mojego ojca, choćbym sam miał zginąć. Jak zamierzasz pomóc biednemu Geppetto? Nie wiem. Może wy mi pomożecie?
Słuchaj bicia swojego serca. W nim znajdziesz dobro i odwagę. Ono też podpowie ci, co masz czynić. Słuchaj się siebie. Na pewno coś wymyślisz. Jesteś bardzo dzielny, Pinokio. Pokażemy ci, gdzie śpi ten straszny wieloryb. Pójdź za nami! Prędzej, Pinokio! Spiesz się! Potwór nas goni! O nie! Uważaj się na wiosce! Jakie ciemności! Kto tu jest? Pinokio! Pinokio? Synku! Ojcze! Nareszcie cię odnalazłem! Cały świat obszedłem w poszukiwaniu ciebie! Siedzę uwięziony w brzuchu tej wielkiej ryby, a teraz i ciebie ona pomknęła! Och, biada nam! Nie martw się! Ja już coś wymyślę! Musimy natychmiast uciekać przez paszczę tego potwora! Uciekajmy! Pinokio przeżył wiele przygód, które nauczyły go, jak należy postępować. Nagrodę za dobre serce wybacza mu wszystkie wybrzeżne. Chłopcy, którzy z takim zaawansowaniem pomagają swoich rodziców, zawsze zasługują na wielką pochwałę, nawet jeżeli nie mogą służyć za wzór. Pinokio, byłeś dzielny, prawdomówny i pomocny. A więc od dziś będziesz prawdziwym chłopcem. Ja jestem prawdziwym chłopcem! Hurra! Dziś spełniło się moje największe marzenie. Odzyskałem swojego Pinokia. Dziękuję ci, dobra błękitna wróżko, że zamieniłaś go w prawdziwego chłopca. Widzicie? To wszystko moja zasługa. No, przepraszam, gdzie są brawa? Pouczcić. Maestro! Muzyka! Thank you.
prowadzona przez panią Wiktorię Domańską. Zespół wokali prowadzony przez panią Marzenę Piotrowicz. Zespół tancerzy Angeo, pani Ula Filipcza. Grupa taneczna Flashdance, pani Agata Kubia. Wokaliści prowadzeni przez panią Edytę Turowską. Para taneczna przygotowana przez pana Mikołaja Kubiaka. Aktorzy, grupa teatralna Konem 1 i Konem 2, Martyna Rogala-Wator. Scenografię przygotowała pani Zofia Frydrych. Udźwiękowienie Adrian Czarnicki. Oświetlenie Bartek Peda. Pomoc techniczna pan Krzysztof Kujawski. Inspekcjentki pani Elżbieta Zgier, Barbara Gruber. Prolocja Monika Mara, Kamila Ratajczak. Scenariusz i reżyseria Martyna Rogala-Wator.